Dobry wieczór, dobry wieczór. Powinniście mnie już w tej chwili słyszeć, a zaraz powinniście mnie również zobaczyć i w tej chwili już powinna być również wizja. Cześć, ja nazywam się Krzysiek. Wy jesteście na Facebooku Godili lub jeśli oglądacie ten webinar nie na żywo, to jesteście prawdopodobnie na YouTube. Dajcie znać czy mnie słychać, czy mnie widać, czy jest i obraz i dźwięk, czy słychać dobrze przede wszystkim, bo to to będzie to będzie przed, to myślę, będzie najistotniejsze. A dzisiaj mamy temat jak wybrać pierwszy język programowania. Więc więc będziemy rozmawiać trochę o tym, jakie języki są popularne, ale głównie tak na dobrą sprawę będziemy rozmawiać o tym, jak ten język wybrać, czyli czym się kierować. Ok, widzę, że już jest 88 osób. Czekam. Ok, widać, słychać i cześć, Tomasz i Michał. Cześć, również Was witam. No dobra, słuchajcie. To ja w takim razie od razu przejdę do, przejdę do planu na dzisiejszy webinar. Dajcie znać, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo będziecie chcieli, chcieli o coś dopytać z tego, co będę mówił w trakcie, no to oczywiście piszcie. Ja cały czas, tak jak zwykle, patrzę sobie tutaj na ekran na wasze komentarze yy, i będę się starał odpowiadać jak najszybciej i jak najwięcej z pytań, jeżeli się będą pojawiały. Okej. Okay. Plan webinaru na dzisiaj. Zaczynam od wprowadzenia. Ja w ramach wprowadzenia zawsze przedstawiam kodille, dlatego że, dlatego że wiele z osób, które przychodzą na nasze, na nasze webinary jest tutaj po raz pierwszy, ma kontakt w ogóle z, z naszą szkołą, więc wypada się przedstawić. Potem powiemy trochę o koszmarze osoby początkującej, czym, czym jest ten koszmar osoby początkującej, czym się kierować przy, przy wyborze języka, przy Języków programowania i ich zastosowania. Mam dla Was dzisiaj również kod rabatowy i oczywiście będzie miejsce na pytania i odpowiedzi, które już zapowiedziałem na samym starcie, więc, więc możecie poczekać do końca na ten segment, który zawsze jest w naszych webinarach. Ale jeżeli, jeżeli byście chcieli zadawać jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania tych pytań od samego początku. Dobra. To w takim razie przejdźmy do, od razu do przywitania. My jesteśmy najchętniej wybieraną szkołą programowania. programowania Kodilla jest najchętniej wybieraną szkołą programowania według Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia. Uczymy od zera, krok po kroku. Obecnie na ścieżkach web developer, Java developer frontend, developer tester automatyczny bądź automatyzujący, w zależności od tego, tutaj widzę, że, że jeszcze jest stara nazwa. Oprócz tego, oczywiście, Python developer. No i web developer i Java developer mają swoje wersje z tak zwanym plusem, czyli rozszerzone o dodatkowe projekty i program i mogą być. Rozszerzone o program gwarancji pracy, o którym za chwilę. Na wszystkich naszych bootcampach oferujemy opiekę i pomoc mentorów, z którymi pracujecie one-on-one, on one, czyli spotykacie się z takim mentorem raz w tygodniu na rozmowie przez Skype'a. Oprócz tego, oczywiście, mentor na bieżąco robi Wam code review i odpowiada na Wasze pytania. Oprócz tego, macie dostęp do czatu, gdzie, gdzie możecie liczyć na pomoc innych mentorów bądź innych kursantów. Wszystkie nasze bootcampy są przez internet, zawsze były przez internet, zawsze były online i w, takim, w taki sposób one zostały wymyślone, żeby być właśnie tymi bootcampami zdalnymi, żeby ta elastyczność była bo ta elastyczność jest istotnym elementem dla wielu osób, więc my oczywiście na to zwracaliśmy uwagę i my od samego początku od samego początku uczymy zdalnie. Oprócz tego zawsze na samym początku namawiam do tego, żeby żeby Zrobić test predyspozycji, doradztwo zawodowe. Test predyspozycji znajdziecie na kodillacom test. A doradztwo zawodowe znajdziecie na kodilla.com. Test predyspozycji to jest coś takiego, co pozwala po rozwiązaniu sprawdzić, czy mniej więcej idziecie w tym kierunku, w którym byście chcieli iść, czy nadajecie się do, no nadajecie się, czy, czy macie predyspozycję do tego, żeby, żeby zacząć uczyć się programować. Doradztwo zawodowe natomiast to jest takie nasze rozwiązanie, które jest całkowicie darmowe. Możecie się umówić na rozmowę z jednym z naszych doradców i on, um, on z wami. No, posłucha jaką macie sytuację i doradzi prawidłową ścieżkę, um, jakieś, jakieś rozwiązania, jeżeli, jeżeli chodzi o naukę, naukę programowania. Oprócz tego, oprócz tego też zawsze wspominamy tutaj o programie gwarancji pracy, który dodajemy do, um, który można dobrać do Bootcampów Web Developer Plus i Java Developer Plus. Oba te Oba te bootcampy można rozszerzyć o ten program gwarancji pracy, który tak w wielkim, wielkim skrócie nakłada pewne obowiązki na nas, nakłada pewne obowiązki na was, ale jeżeli wszystko zostanie zostanie jakby dotrzymane, no to do sześciu miesięcy od zakończenia bootcampu szukamy Wam pracy. Jeżeli nie uda się znaleźć tej pracy, to dostajecie zwrot kosztów poniesionych na poczet bootcampu. I to tyle słowem wstępu. Widzę, że już jest 140 osób, strasznie, strasznie was dużo. Piszcie. Napiszcie mi, może, jeżeli możecie, jak wam mija ta kwarantanna, jak, jak przeżywacie, przeżywacie tą sytuację całą, że cały czas na dobrą sprawę ja tylko przeskakuję od webinaru do webinaru, oglądam, oglądam różne osoby i cały czas jestem online. Nie wiem, czy wy macie takie same doświadczenie. A ja w międzyczasie od razu przechodzę do, do, do głównego tematu, czyli dzisiaj, jak wybrać pierwszy język programowania. Więc, pierwsze co, to dlaczego jak wybrać język programowania, a nie jaki wybrać język programowania, bo mamy też takie film, mamy taki film na YouTubie. Na które języki programowania zwrócić uwagę, ale chciałem powiedzieć parę słów, zanim zacznę mówić dalej o tym, o tym dlaczego jak. Bo. Jeżeli sobie spróbujemy, spróbuję użyć metafory, nie oceniajcie, może, może, może akurat mi się uda trafić z idealną metaforą, ale jeżeli użyjemy metafory, no to jakbyście przyszli na webinar, na którym bym mówił, jaki język programowania wybrać, to trochę tak, jakbyście przyszli z pytaniem, jaki wybrać samochód. To bardzo, bardzo mocno zależy od tego, jakie macie potrzeby, co chcecie nim osiągnąć i byłbym mocno nieszczery, gdybym powiedział w tym momencie, że słuchajcie, no, ja jestem sprzedawcą, pikapów, więc musicie koniecznie kupić pikapa. To jest świetny samochód, ma super dużo miejsca z tyłu, podjedzie pod każdą górę, a jak jedziecie z górki, to nawet mało spala. E, więc, e, więc jeżeli to przełożyć do języków programowania, to generalnie rzecz biorąc, e, ciężej jest dla każdego dobrać jakiś konkretny język i powiedzieć, to jest ten, którym powinniście, e, to jest ta ścieżka, którą powinniście iść. Więc ja wam po prostu dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na to, e, co powinniście rozważyć. W momencie, w którym decydujecie się na którykolwiek z języków programowania. Albo w, w momencie, w którym zastanawiacie się, którą ścieżkę wybrać. Okej. Okay. Dobra, dobra. Widzę, widzę, że się pojawiają jakieś komentarze. Super. Um, więc tak, koszmar osoby początkującej. Wybór jest moim zdaniem koszmarem osoby początkującej. No bo jak totalnie jesteście zieleni, zieloni i nie wiecie, nie wiecie, jaki język programowania wybrać, to nagle się okazuje, że zaczynacie wyszukiwać i okazuje się, że jest 700 aktywnych języków programowania według Wikipedii. No szczerze mówiąc, 700 niektórzy podają 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca w zależności od tego, na jakie statystyki spojrzycie. I też od tego, co oznacza aktywny język, ale tak naprawdę, jeżeli z tych 700, ta liczba może przerazić, bo nagle się okazuje, że taki jest wybór, ale tak naprawdę 50 jest takich, w których faktycznie się pracuje na co dzień. Więc jeżeli już zawęzimy tą liczbę do tych 50 języków, no to ten wybór jest taki troszkę łatwiejszy. No ale idźmy dalej. 50. Języków, w których faktycznie się pracuje, natomiast 20 z nich to prawie 80% rynku. Ja tutaj opieram się na liczbach z różnych zestawień. O zestawieniach za chwilę za chwilę powiem. To jest głównie, głównie zestawienie Tiobe, które tak naprawdę dotyczy tego, jak są wyszukiwane dane języki często przez różne wyszukiwarki. No i 20% z nich, no to prawie 80% rynku. No to już wiadomo, że jeżeli chcecie się zastanawiać nad jakimś językiem, to prawdopodobnie z tej pierwszej dwudziestki. Z 700 do 20 w dosłownie. Chwilę, chwilę. Jeżeli, jeżeli chodzi o te języki, które są po 20, to wszystkie z nich mają poniżej 1% wyszukiwań. Więc możecie sobie zobaczyć, jak drastyczny jest ten spadek po tej pierwszej 20. No dobra, jeżeli pierwsze, pierwsze 20 języków w tym zestawieniu to prawie 80% rynku, to zobaczcie, że pierwsze 10 to 70%. Więc tak na dobrą sprawę. Jeżeli się decydujecie na samym starcie, prawdopodobnie już wasz wybór jest zawężony do 10 języków. Na, a na portalach z ogłoszeniami pracy zazwyczaj jest między 6 do 8, w zależności od tego, na jaki portal spojrzycie. I one nie bez powodu tam jest 6 do 8. I oprócz tego są tak zwane inne. Dlatego, że po prostu tak rzadko pojawiają się w danych kategoriach ogłoszenia o pracę, że nie opłaca się robić osobnej, e, osobnej kategorii. Więc w ten sposób, jeżeli spojrzycie już na tym, Etapie, no to zastanawiacie się, okay, jaki język wybrać. Patrzycie na samym, na samym starcie, 700 do wyboru, łapie was przerażenie. No to tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, że dla takiej początkującej osoby, która jeszcze nie ma konkretnej ścieżki, nie wie dokładnie, w którym kierunku będzie, e, będzie iść, to od razu może na starcie wybierać tylko z tych 10. No i teraz, które. Które 10. Więc prawda jest taka, i my mówiliśmy o tym parę razy. Mieliśmy taki, taki webinar, który możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Jak będzie wyglądał rynek IT w 2020 roku? To było ze dwa miesiące temu, już wiadomo, że będzie wyglądał zupełnie inaczej, no ale tak jest z przewidywaniami. Natomiast, natomiast w lutym, jak robiliśmy ten webinar, to wyszło bardzo dużo nowych raportów dotyczących właśnie popularności języków, ale też tego, jak one są, jak one są stosowane. I właśnie wspominaliśmy, wspominaliśmy o tym, że na przykład tutaj taki raport HackerRank, który dotyczył 80 tysięcy osób, więc całkiem spory, całkiem spora grupa. No i między innymi pytali, pytali tutaj o to, jakich języków programowania poszukujesz rekruterów w momencie, w którym szukasz programisty. Jak możecie zobaczyć pierwsze trzy, JavaScript, Python, Java, dość, dość wysoko, stoją dość wysoko i zaraz po nich jest przepaść, jest C-Sharp, C++ ehm um, uh, PHP Ale między innymi jest też, jest też, że język programowania nie ma znaczenia. Trochę poniżej 20%, no powiedzmy 16-17% respondentów wybrało taką odpowiedź. Więc możecie od razu zobaczyć, że tych języków jest stosunkowo mało w tym zestawieniu, i to nie jest przypadek. Jeżeli z drugiej strony popatrzymy na Stack Overflow, to jest, to jest raport z zeszłego roku, i to są odpowiedzi, które technologie znasz. I znowu. JS na samej górze, Python, Java też w pierwszej, w pierwszej piątce, więc, więc można też się kierować czymś takim na dobrą sprawę, czyli z jednej strony pytanie o to, czego szukają rekruterzy, z drugiej strony tutaj informacja, co jest popularne na, na rynku, czyli co jest znane przez programistów, deweloperów. Następny GitHub, czyli ile... Tak naprawdę, w jakiej technologii, w jakiej technologii jest, są dane repozytoria, no i JavaScript na pierwszym miejscu, Python, Java, PHP, C Sharp, C. Um, no, podobne, powiedzmy, że ta kolejność jest w zależności od tego, na które zestawienie spojrzycie, to jest um, bardzo zbliżona. Tylko czy. To ma jakikolwiek, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy na przykład Python jest na trzecim miejscu, czy jest na drugim, czy JavaScript jest na, na, na piątym. No, ja uważam, że nie do końca na dobrą sprawę dla osób początkujących to ma znaczenie. Jak już zawęzicie to, co powiedziałem na samym starcie, jak już zawęzicie z tych. 50 powiedzmy, języków, których się używa, do dziesięciu, to który z tych dziesięciu języków, czy on jest pierwszy, czy on jest dziesiąty, tak gigantycznej różnicy nie będzie. Dużo ważniejsze są, są trzy takie, takie współczynniki, które tutaj wypisałem. Czyli czym się kierować, jeżeli wybieramy dany język? Moim zdaniem są trzy jakby ważne, ważne informacje. Po pierwsze, praca. Czyli czy jest dużo ofert dotyczących danego języka? Czy w twojej okolicy jest dużo ofert dotyczących danego języka? Bo zaraz to, poka to pokażę. Przejdziemy sobie na portal Just Join, Just Join It i, i pokażę wam jak wygląda na przykład w, wygląda na mapie ilość ofert. Więc to też jest to też jest istotny Istotny element wyboru języka programowania. Jak często pojawiają się nowe ogłoszenia o pracę, bo to też jest czasem tak, że możecie zobaczyć, że niektóre ogłoszenia są cały czas odnawiane i to są po prostu taka stała ekspozycja. Ale jeżeli się pojawiają nowe, to znaczy, że ten język się rozwija, że pojawiają się rzeczy, które są, pojawiają się oferty pracy, czy pojawiają się firmy, które będą korzystały z tego języka. Widzę tu kątem oka, że, że, że się pojawiają Pojawiają, pojawiają komentarze, więc może rzucę. Um, okay, rzucę okiem, czy mogę na coś odpowiedzieć. Um, ok, z tego co czytałem, poleca się Python, czy to prawda? Czy Java nie jest przestarzała? Dobra. To do tego myślę, że do tego myślę, że przejdziemy na etapie, na którym będę mówił o samych językach, dlatego, że to też będzie najłatwiej, najłatwiej pokazać już bezpośrednio na za, zastosowaniu. Ale odpowiem na te pytania jak najbardziej. Dobra. Drugi punkt: wsparcie i użyteczność. Czy znajdę kurs, bootcamp w tym języku? No, bo jeżeli jesteś osobą początkującą, to zdecydowanie moim zdaniem to będzie istotny punkt. Bo jeżeli jest jakiś język, który jest totalną nowością, on wchodzi i nagle widzicie go we wszystkich wykresach, że jak burza wbił się na, 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 na pierwszą piątkę, na przykład najpopularniejszych wyszukiwanych języków, ale nie ma w nim, nie ma w nim tak na dobrą sprawę, duże, dużego wsparcia dla osób początkujących, to jest, to jest przypadłość po prostu młodych języków pojawiających się dopiero na rynku, no to nie jest to prawdopodobnie do, dobry wybór, jeżeli zaczynamy. Czynacie w ogóle z programowaniem. Jak duża i aktywna jest społeczność? To jest istotne pod takim względem, że będzie Wam znacznie, znacznie łatwiej uczyć się czegoś nowego, jeżeli będziecie mieli za sobą społeczność, która, w której prawdopodobnie ktoś już przeszedł przez problem, do którego do, dojdziecie, prawdopodobnie ktoś już sobie z tym w jakiś sposób poradził. No i taka społeczność też trochę motywuje czasami do nauki, taka społeczność sprawia, że sprawia, że czujecie, jak. Jakieś wsparcie i jest wam łatwiej się uczyć. Ja tutaj swoją drogą oczywiście muszę zachęcić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. To jest też na przykład taka społeczność dookoła Kodili, która się w tej chwili tworzy. Tam jest prawie 2000 osób, które podejmują nasze wyzwania, więc jeżeli macie ochotę, to ja zapraszam jak najbardziej do, do tej grupy. Oprócz tego, w tym punkcie wsparcie i użyteczność, trochę to jest gigantyczny punkt, wydaje mi się, i jak szerokie zastosowanie ma dany język, bo czasami jest tak, że są języki, które, które są, są jak, jak najbardziej popularne, ale mają bardzo wąskie zastosowanie. Czyli skazujecie się, no, niewiele jest takich języków na dobrą sprawę, jak się teraz zastanawiam, ale załóżmy, że, załóżmy żebyście wybrali. Wybrali taki język, który ma, który ma dość wąskie zastosowanie, no to skazujecie się wtedy, że, w, że um, ucząc się tego języka, będziecie się uczyć w dany sposób i pod dane zastosowanie, bo to jest istotne. Ucząc się, skazujecie się na to, ale potem oczywiście możecie to rozszerzyć. Większość języków ma różne biblioteki czy frameworki, które pozwalają w nich zrobić wszystko. E, naprawdę e, będę wspominał o tym, że jest jakaś główna, dla większości języków jest jakieś, jakieś główne zastosowanie, do którego się zawsze mówi, że no jak, jak zastosowania webowe, to JS, a jak na przykład, nie wiem, machine learning to Python. Ale oczywiście zarówno Pythona można zastosować w zastosowaniach webowych, jak najbardziej jest do tego Django, czy Flask. No i wydaje mi się, że wydaje mi się, że większość języków jest takich obecnie, w których, w których można dość uniwersalnie. Korzystać z tych rzeczy, ale one oczywiście mają główne zastosowania. E, I czy, za, czy jest to zastosowanie, e, e, na którym mi zależy? To znaczy, musicie sobie też zadać pytanie, i wydaje mi się, że to jest istotne pytanie, oprócz. E, Pracy, która jest ważna dla osób, które chcą się przebranżowić i od razu zacząć pracować, ale też jest istotne to, co byście chcieli zrobić w danym języku, bo programowanie samo dla siebie, żeby się go uczyć, jest oczywiście bardzo interesujące i rozwijające, ale, ale jeżeli, jeżeli chcecie użyć. Z języka programowania jako narzędzia, no to jakby na to nie patrzeć, musicie zwracać uwagę na to, czy dany język można zastosować w tym, w tym, w tym danym, danym zadaniu, które chcecie zrobić. No i trzecim takim współczynnikiem, który tu wypisałem, to jest łatwość nauki. Jak szybko zobaczycie efekty? I możecie mówić tutaj, że znaczy, sporo osób powie. Powie, że jest tak zmotywowanych, że ona, oni usiądą i będą teraz klepać przez 3 miesiące, 16 godzin dziennie i oni się nauczą. E, uwierzcie mi, że, e, że po pewnym czasie jest tak, że jest pewne znużenie, więc niektóre języki są pod tym względem odrobinę łatwiejsze, że dość szybko widać w nich efekty, więc te efekty w pewien sposób motywują was do tego, e, żeby, e, żeby kontynuować naukę. Czy język jest powszechnie uważany za trudny? Tutaj trochę bym, trochę bym uważał, dlatego że napisałem ten punkt, po czym się zacząłem zastanawiać nad tym powszechnie uważanym, dlatego że jaki język nie wpiszecie, czy Python jest trudny, to na pewno większość osób napisze, że Python jest raczej uważany za język łatwy do nauki, ale pojawiają się takie, które Wam napiszą, że to jest niesamowicie trudny język i jest się go ciężko nauczyć. Więc e, oczywiście e, dlatego tutaj napisałem, że powszechnie uważany, bo, mm, bo pod, tym, pod tym względem też trzeba uważać na opinię w internecie, ale to każdy wie jak to wygląda. E, czy łatwo jest przeskakiwać między językami? To jest też, to też jest e, to też jest moim zdaniem istotny, istotny czynnik, to znaczy... E, musicie wziąć pod uwagę na etapie, na którym decydujecie się, ja już trochę zaspoiluję to, co powiem dalej, ale jeżeli się decydujecie, decydujecie na jakiś język, to to nie jest decyzja jakby ostateczna i końcowa, nie? że dzisiaj, od dzisiaj będę się uczył Java, będę Java developerem i koniec. Do końca życia będę Java developerem, już nigdy żadnego innego języka nie ruszę. Większość programistów zna znacznie więcej niż jedno. Jeden język. Powiem więcej, większość programistów, którzy już od dłuższego, dłuższego czasu pracują, prawdopodobnie przeżyła już nie jeden język, to znaczy taki, który zaczął się i już skończyło się dla niego wsparcie, więc musieli przeskoczyć na coś zupełnie innego. Więc tutaj mówimy, tutaj mówimy oczywiście o przypadkach, w których o przypadkach, w których się dopiero zaczynacie uczyć swojego pierwszego języka, ale miejcie świadomość, że Prawdopodobnie, jeżeli zostaniecie programistami, to to nie będzie jedyny język, który będziecie potrafić. Ok. A przynajmniej nie powinien być jedyny, bo tak jak zawsze wspominamy, programiści powinni uczyć się cały czas. Patrzę, czy coś się, coś się pojawia. Dobra. Okej. Okay. To wszystko, wszystko, to, co się pojawia w komentarzach, to do tego spokojnie, spokojnie będę wracał, jeżeli chodzi o tematykę później. To przejdźmy sobie do tego, chciałem Wam pokazać, jak wygląda na przykład wyszukiwanie takie, jeżeli byście się zastanawiali nad wyborem języka i już wiecie, jaki byście chcieli język, jeżeli chodzi o jego zastosowanie, ale zastanawiacie się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zatrudnienie w Waszej, waszej okolicy. Uh, więc... Ja akurat wybrałem just, just Join IT do tego, żeby to pokazać, dlatego że tu od razu widać oferty na mapie. No i, no i jeżeli, sobie, jeżeli sobie zobaczycie, to oczywiście są wszystkie oferty, które w danym momencie są na, na portalu. To jest jeden z takich głównych portali specjalistycznych z ofertami pracy dla programistów. Więc jeżeli sobie na górze zobaczycie, że jakie, jakie są technologie i jakie są języki, no to jeżeli języka, nad którym się zastanawiacie, tutaj nie ma i nie ma na innych portalach, to ja bym się zastanowił jeszcze raz, jeżeli to jest pierwszy język. Dlatego, że zazwyczaj to oznacza, że po prostu ofert w tym języku jest tak mało, że one po prostu lądują wszystkie w inne, tak jak wspominałem na początku. No ale jak sobie wybierzemy na przykład JS-a, no to możecie zobaczyć, że takimi głównymi ośrodkami, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o JS -a, może nawet zmieńmy sobie, żeby to było dla juniorów. Um, a, jasne, że nie to kliknąłem. No i zobaczycie, że, że nagle się okazuje, że trójmiasto, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków i oczywiście Agliwice i No i jakbyście byli w tej sytuacji, na przykład z Łodzi, czy z Białego Stoku, czy z Szczecina, to powinno wam się trochę zapalić światełko, że, że może z tymi ofertami będzie ciężej. Dlatego uważam, że na tym etapie, nawet jeżeli jesteście na na tym etapie, na którym dopiero się decydujecie na wybór jakiejkolwiek technologii języka, też warto wziąć pod uwagę takie rzeczy. Bo jeżeli jesteście w sytuacji, że nie macie, nie macie um, rodziny albo nie macie problemu z ze zmianą, zmianą miasta, to oczywiście warto po prostu zobaczyć, gdzie tych ofert potencjalnie mogło być najwięcej. No ale z drugiej strony, jeżeli nie możecie się przenieść, to warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli na przykład w ostatnich dwóch miesiącach nie było ani jednej oferty w Waszym, w waszym mieście, na przykład w języku, w którym chcecie się uczyć, no to, no to jakby, nie patrzeć, jakby nie patrzeć, może, być Wam trudno coś znaleźć po tym, jak już skończycie się uczyć. No i, no, i właśnie w ten sposób, na przykład przez wyszukiwanie, przez wyszukiwanie na Just Join IT, czy przez wyszukiwanie um, na innych portalach takich jak Bulldogs Job, czy Jobs, to są takie trzy największe, jeżeli chodzi o oferty dla programistów. Ja bym zwrócił po prostu uwagę na lokalizację, nawet na etapie decyzji, jeżeli chodzi o e, język, e, język programowania. E, no dobra. E, i to przejdźmy z powrotem sobie do, do prezentacji. Um. I jak możecie zobaczyć, to jest też taka ciekawostka, ciekawostka nawiązując do, tej, do tego, co pokazałem na mapie. To jest badanie społeczności IT z 2020 roku, czyli właśnie z lutego, przez Bulldog Job zrobione. I tutaj było pytanie, gdzie mieszkają programiści, więc możecie zobaczyć, że jeżeli właśnie to, co było widać, widać na mapie, jeżeli jesteście z Opolskiego albo z Lubuskiego na przykład, no to będzie Wam prawdopodobnie ciężej. Znaleźć tą pracę. Co nie, co nie znaczy, że to nie jest możliwe. Mamy wywiad na, na YouTubie z jednym z naszych absolwentów, który skończył, skończył bootcamp mieszkając w Łodzi. Skończył bootcamp oczywiście zdalnie. Mieszkając w Łodzi i przeprowadził się, przeprowadził się na suwałki, więc no, można też tam za pracą. Okej. Okay. No to już powiedziałem trochę o tym, czym mniej więcej się kierować, to teraz trochę o językach samych. Um. Więc jakie języki? Co, co wchodzi w skład tych pierwszych top 10, o których mówiłem? Ja bym powiedział, że takimi najważniejszymi językami, jeżeli chodzi o takimi, które spełniałyby te założenia dużej, dużej społeczności, ofert pracy, tej możliwości stosunkowo łatwej nauki, to jest Java, JS i Python. Różne zastosowanie, różne języki, w Różnych miejscach mają swoje zalety, ale to są trzy języki, w których zdecydowanie, szczególnie w Java i w JS jest najwięcej ofert pracy, na przykład, dlatego my mamy bootcampy w tych językach też, bo jedno jest związane z drugim. Na drugim miejscu, w sensie, no nie chciałbym stawiać miejsc, ale powiedzmy, że, powiedzmy, że zaraz za tym będzie PHP, C-Sharp czy c i, I to są takie języki, w których stosunkowo jest mniej ofert pracy, ale też przede wszystkim w przypadku C. Na przykład to jest język którego który jest trudny po prostu dla osób początkujących. I tutaj jest taki dość popularny argument, który też pojawił się pod moim filmem, który robiłem w zeszłym roku na temat wyboru języka programowania: że może łat lepiej jest, będąc osobą początkującą, za za zacząć od trudnego języka programowania, czyli C. I, no i jak już przebrniesz przez ten C, to potem wszystko jest już łatwiejsze. Więc z jednej strony tak to bardzo możliwe, że, że wszystko jest potem łatwiejsze, a z drugiej strony no, najlepiej sami siebie znacie. Ja próbowałem C i dla mnie ten język był po prostu męczący w nauce, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardzo, bardzo się, się uprze i będzie przy tym bardzo mocno siedział, to oczywiście pewnie każdego z tych języków jest w stanie się nauczyć. Potem jest Go Swift i Kotlin. Szczególnie Swift i Kotlin to są takie dwa języki, które są językami specjalistycznymi. To znaczy, Kotlin to jest język, który funkcjonuje na Androidzie i poleca się go po tym, jak już chociaż częściowo opanujecie Java, a Swift to jest język, który w zasadzie wszystkie urządzenia Apple, na, 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 na wszystkie urządzenia Apple się pisze w Swiftcie, więc to są takie języki. Dlaczego dałem je niżej? Dlatego, że pomimo, że te języki są dość. Dość popularne, to stosunkowo jest w nich mało, mało ofert. Jak zobaczycie sobie, wspominaliśmy, wspominaliśmy w tym webinarze z lutego o właśnie o tym, jak wyglądały oferty. No, Jobs zrobił taki, taki raport z tego, jak wyglądały oferty w 2019 roku. To mobile było zdecydowanie tym miejscem, gdzie tych ofert było najmniej. I to po prostu, po prostu widać. Dlatego wydaje mi się, że to nie są języki, które, które tak wprost bym proponował osobom początkującym. Okej. Okay. Więc te trzy rzeczy, o których wspominałem wcześniej, czyli praca, wsparcie i użyteczność i łatwość nauki, ja sobie, żeby to graficznie zrobić, bo postawiłem tak na takich trzech um, trzech osiach i, i doszedłem do wniosku, że w ten sposób jestem w stanie trochę lepiej pokazać a co mi chodzi, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy różnymi językami programowania więc na pierwszy ogień JS ja powiem o tych trzech, które tutaj wymieniałem na samej górze dlatego że mm, w większości przypadków to będą języki, które będą wybierane przez osoby początkujące. Tak mi się wydaje. W obecnych czasach wydaje mi się, że do tych języków jeden z tych trzech języków powinien być waszym wyborem. Chyba, że wiecie dokładnie, że idziecie w Game Dev, to wtedy C Sharp, albo wiecie dokładnie, że chcecie chcecie programować jakieś sterowniki i tak dalej, to wtedy C lub C. Um, ok. Więc JS. Jeżeli chodzi o js no to stosunkowo jest w nim dużo ofert pracy to jest, to jest język, który ma też sporą, spore wsparcie, bardzo dużą, bardzo dużą społeczność. Oprócz tego JS jest naprawdę tak na dobrą sprawę w 99% tego, co się dzieje w webie, więc jeżeli chcecie cokolwiek robić, cokolwiek robić, jeżeli chodzi o web development, to będziecie musieli znać JSa na froncie. Jeżeli będziecie chcieli tylko, tylko back robić, no to wiadomo, że wtedy może być to Python, może być to Java, może być to PHP. Ale JS też może mieć zastosowanie z Node.js na, na, na beku. Jeżeli chodzi o łatwość nauki, no to jest to stosunkowo łatwy język, język do nauki. Oczywiście, jak tylko pokazywałem tutaj w biurze, w biurze ten graf, to ktoś się zaśmiał, że HTML byłby. Gdyby był używany przez, przez, przez programistów za język, byłby tutaj, jeżeli chodzi o użyteczność i wsparcie, i łatwość nauki, na najwyższych poziomach, a w pracy byłby najniżej, bo jeżeli istnieje jakikolwiek bootcamp tylko i wyłącznie z HTML-a, to nie znajdziecie po tym, po tym pracy. Ale JS z HTML-em, CSS-em to są takie podstawowe, podstawowe narzędzia web developera. Więc tak jak mówię, dlaczego wybrać JSA? No, jest wszędzie. Web nie istnieje bez JSA. Jest dużo ofert pracy. Jest stosunkowo łatwy do nauki. Służy totalnie do wszystkiego. Jest gigantyczne wsparcie, jeżeli chodzi o, chodzi o ten język. Następna Java. W Java też jest bardzo dużo pracy. Łatwość nauki jest, jest niżej niż, niż JS. To jest trudniejszy język, jeżeli chodzi o, o start. Jest to wszechstronny język programowania. Zdecydowanie najpopularniejszy backendowy język obecnie. Dużo ofert pracy, szczególnie w dużych firmach, związanych no, z takimi, no takie, takie firmy, które są na przykład w bankowości, jest sporo Java. Gigantyczne wsparcie znów, jeżeli chodzi o ten język. No i Python. Python, tutaj właśnie Python dorobił się nowego grafu od momentu, jak to prezentowałem po raz pierwszy, dlatego że zwiększyła się ilość, ilość ofert pracy stosunkowo do tego, co było w 2019 roku, jak pierwszy raz pokazywałem pokazywałem ten, ten graf dla Pythona. No i też wsparcie i użyteczność. Python ma chyba najbardziej aktywną społeczność w tej chwili, jest Więcej materiałów dotyczących, dotyczących Pythona, i on jest najczęściej proponowany osobom początkującym. Jako ten język, który stosunkowo jest łatwy do nauki i rozpoczęcia. Mm, tak naprawdę i taki najbardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o to, co można z nim robić po tym, jak już się go nauczycie. E, oczywiście, jest dużo biblioteki frameworków. E, to, to pod tym względem, akurat, akurat podobnie jest z JS-em, ale jeżeli chodzi o Pythona, no to oczywiście te. Pozwalają, pozwalają te biblioteki i frameworki, robić z nim naprawdę przeróżne rzeczy. Data Science, AI, machine learning, to są takie najczęstsze zastosowania, jeżeli o niego chodzi. Ja te trzy wymieniłem, dlatego że zazwyczaj, jeżeli jeżeli Komuś na samym starcie je proponujemy, no to proponujemy, je dlatego że uważamy, że to jest po prostu jedno z najlepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o osoby teraz rozpoczynające. Natomiast możecie zapytać, to dobra, jakich języków się nie uczyć. No i tak jak wspomniałem trochę wcześniej. Jeżeli chodzi o to, jakich się nie uczyć, to jeżeli języka, który, który wybieracie, nie ma na stronie z ogłoszeniami o pracę, to już świadczy nie najlepiej, jeżeli chcecie oczywiście szukać pracy w tym języku, bo jeżeli uczycie się dla samej przyjemności a nauki, czy dla tego, żeby sobie zrobić jakiś projekt, to możecie go robić w dowolnym języku i tak na dobrą sprawę wszystko, co w tej chwili mówię, nie ma zastosowania, bo wtedy po prostu wybieracie ten język, który Wam się najbardziej podoba i sobie coś do szuflady. Natomiast jeżeli chcecie zacząć naprawdę pracować, to jednak trzeba moim zdaniem kierować się tym, tą ilością ogłoszenia pracy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że, że zabezpieczenie się pod tym względem, że żeby uczyć się języka, który będzie wymagany przez pracodawców w przyszłości albo który, do którego będą pracodawcy szukali do do pracy, w którym pracodawcy będą szukali pracowników, to jest dobry ruch i to jest dobry kierunek. A jeżeli chodzi o zastosowanie języków, więc jest, jest taka strona, jaki język programowania. Ja serdecznie zachęcam, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie pomysł na coś, co byście chcieli zrobić, co byście chcieli napisać, ale tak naprawdę nie wiecie, jaką technologię potrzebujecie do tego, żeby, żeby ten konkretny projekt napisać, to na tej stronie możecie sobie wybrać, wybrać, w którym kierunku byście chcieli iść, i tam Wam podpowiada, na jakie technologie powinniście zwrócić uwagę. Uwagę. Więc tu jest taki przykład, który, który ja wyciągnąłem. Czyli na przykład chcielibyście robić aplikację, to musicie zdecydować, czy, czy idziecie w stronę mobilnych, wtedy Kotlin czy Swift, ale też JS i Java, jeżeli to by była aplikacja webowa. Jeżeli przejdziecie do desktopowych, no to macie Java, Swift albo C-Sharpa. To są i to też trzeba zwrócić uwagę na to, że to są takie. Takie rekomendowane zastosowanie tych języków. I tak jak wspomniałem wcześniej, można, można z tym zastosowaniem języków sporo kombinować. Można, można niektóre z języków z odpowiednimi bibliotekami czy z, z odpowiednimi frameworkami zmusić do dorobienia praktycznie wszystkiego. No i ostatnie, webowe to prawie zawsze JS. Prawie zawsze, jeżeli chodzi o front to JS i tutaj na backendzie może być PHP. Może być Python, to są, to są takie najczęstsze rozwiązania. Więc jeżeli chcecie iść od punktu zastosowania, wiecie, co chcecie zrobić w danym języku, no to, no to możecie zobaczyć, jakie domyślne języki są proponowane, jeżeli chodzi o, chodzi o naukę. No, i już, ile mamy? 38 minut to dobry czas, żeby powoli, powoli kończyć, więc chciałbym tylko dorzucić jedną myśl, już będę odpowiadał na wasze pytania, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to, to, to piszcie. A ja bym chciał na, na samym końcu tak podsumować to, że wybór programowania nie jest najważniejszą decyzją, bo bo jeżeli chodzi o, szczególnie dla osób totalnie początkujących, totalnie zielonych, wydaje się, że ten wybór języka jest takim, takim, taką, taką bardzo istotną decyzją, która ukształtuje to, co będziecie robić później. A prawda jest taka, że wybór tego pierwszego języka możecie sobie tylko albo ułatwić, albo utrudnić swoje życie, swoje życie później, ale odrobinę, bo i tak, jeżeli chcecie zostać programistami, jeżeli chcecie się przebranżowić, jeżeli chcecie być w tej branży, to, to i tak i tak będziecie musieli się uczyć po prostu następnych języków czy następnych technologii. I też ciekawe jest to, że o ile rozmawialiśmy z wieloma naszymi absolwentami, możecie zobaczyć te filmy na, na YouTubie z tych wywiadów, to sporo z nich mówi, że decydowało się na jakąś technologię czy na jakiś język na samym początku, a już będąc w pracy nagle się okazywało, że dobrze jakby jeszcze znali to albo dobrze jakby jeszcze znali tamto. I prawda jest taka, że ja w tym momencie tutaj mówię Mógłbym mówić przez i parę godzin o tym, dlaczego należy wybrać ten język, albo tamten język, ale ważne jest to, żeby po prostu zacząć, bo jak już zaczniecie i się nauczycie, nauczycie podstaw, nawet w jednym języku, to potem przeskakiwanie pomiędzy językami, czy dodawanie jakichś umiejętności, dodawanie znajomości bibliotek, dodawanie znajomości frameworków, to jest coś, co będziecie musieli naturalnie robić, żeby, żeby po prostu robić następne projekty. I wydaje Wydaje mi się, że z taką myślą to trochę ściąga, tej, ściąga ten ciężar tej decyzji tego pierwszego języka. Chciałbym Was zostawić na koniec na koniec tego webinaru. A teraz zaglądam. Nie, najpierw Wam dam kod promocyjny i zaglądam do, 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 do komentarzy. Więc tak, kod promocyjny. Hashtag programowanie to jest 10% rabatu na bootcampy web developer, Java developer, Python developer i tester automatyzujący. Promocja jest ważna do piątku, do 23.59 lub do wyczerpania miejsc, więc jeżeli chcielibyście zacząć, zacząć naukę, no to z takim kodem chciałbym was do tego jak najbardziej zachęcić. I, i no myślę, że myślę, że na jeden, z tych, na jeden z tych bootcampów jak najbardziej można się zapisać i te one wszystkie, tak na dobrą sprawę Web Developer to jest JS, Java Developer wiadomo Java, Python, Python to są te trzy języki, o których wspominałem w pewnym momencie. Dobra, ja w tej chwili zostawiam ten kod na ekranie i patrzę na komentarze i postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Okej, okay, Robert, Robert pytał, czy C jest, jak mówią, językiem uniwersalnym, od którego można szybciej przejść na inny. Tak, to jest coś, co, o, czym, o czym wspomniałem już w trakcie, jak, jak mówiliśmy, mówiliśmy o właśnie językach, że sporo osób zwraca uwagę na to, że C jest jednym z najtrudniejszych języków do nauczenia się na samym starcie i że jest dobrą, dobrą bazą do tego, żeby z niego przechodzić. Na, na przykład na Java czy, czy na Pythona, no to od tego dużo zależy, tak na dobrą sprawę, od Twojego podejścia. Wydaje mi się, że to jest język, który może sporo osób zniechęcić na samym starcie, dlatego że sam początek i same pierwsze kroki są po prostu dość skomplikowane i dość ciężkie. To jest też język, który nie ma wielu ułatwień, które są w innych językach. Garbage Collector chociażby. No... To zależy. To nie jest dobra odpowiedź, ale to jest odpowiedź, której, której bym tutaj udzielił. Ja nie zaczynałbym od C, ale, ale na pewno znajdę, znajdzie się taka osoba w komentarzach, która napisze, że zaczęła od C i że to był najlepszy wybór. Więc to jest bardzo subiektywne. Myślę, że i tutaj to będzie pewnie. Ja już zakładam teraz na tym etapie, że to będzie coś, co będę odpowiadał często na niektóre, na niektóre Wasze pytania, czyli Um, czyli um, jeżeli możecie spróbować za darmo tak po prostu swoje, wykorzystując swój czas możecie spróbować jakichś tutoriali na, 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 na YouTubie, czy jakiegoś darmowego kursu, zapraszam was serdecznie na codilla.com tam możecie, tam możecie znaleźć nasze darmowe wyzwania, jeżeli możecie spróbować sobie takiego darmowego wyzwania, zapisać się na nie i spróbować zrobić jakąś podstawową rzecz, która zostanie wam w ręce i będziecie mieli po zakończeniu takiego wyzwania, to ja Bym do tego namawiał. Dzięki temu po paru godzinach będziecie mniej więcej wiedzieć, jak w danym języku się pisze i czy to jest coś dla Was, czy odbijecie się od tego i stwierdzicie, że, że to jest kompletnie nie to, co byście chcieli robić. Wtedy można spróbować innego języka. W tej chwili na dobrą sprawę jest tyle materiału, że, że na bank w każdym języku znajdziesz, znajdziesz coś dla siebie, więc ja bym spróbował, jeżeli chcesz, jeżeli tak, tak usłyszałeś od kogoś i bym. Spróbował i potem się przekonał, czy w porównaniu do Pythona na przykład to jest język, od którego chciałbyś zacząć. Okej, okay, znowu pytanie: C C czy Python? Bjord. To napisz mi Cobie, napisz mi co, co byś chciała, e, chciała robić, e, tak na dobrą sprawę. Wtedy może będę w stanie coś więcej podpowiedzieć. Czy Java jest, nie jest przestarzała? Nie, w sensie nawet Java ma bardzo dużo wersji, coraz, coraz to nowe cały czas jest rozwijana, ma gigantyczną społeczność, bardzo dużo firm, które, które z niej korzystają. Także to nie jest, to nie jest tak, że to jest, to jest język, który jest przestarzały. Przemysław, 90% tego, co czytam, poleca Pythona dla początkujących. Nie wiem, gdzie prawda. Python jest łatwy do polecenia, tak jak mówiłem. Python to jest język, który łatwo polecić komuś na starcie. On jest syntax, czyli, czyli sam, samo to, jak, jak ten język wygląda, jest łatwy do czytania. I, I to jest taki język, który poleca się sporo wielu osobom, dlatego że, że on jest taki, w którym łatwo jest zacząć. Dosłownie nie chyba 10-15 minut wystarczy, wystarczy, że możecie, możecie napisać pierwszą linijkę kodu. Jest też prosty w formie, więc często się, go, często, często, się go, często się go poleca. My mamy teraz, teraz będziemy mieli niedługo drugie wyzwanie z Pythona, z którego możesz sobie spróbować. Które możesz sobie spróbować, i wydaje mi się, że to ci podpowie, czy, czy, chcesz, czy chcesz iść w tym kierunku, czy nie. No i Python też ma spory plus nad innymi językami, to znaczy jest bardzo, bardzo uniwersalny, można z nim zrobić naprawdę bardzo dużo. <laughs> Okej, okay, Piotr, już, Piotr już odpisał na to pytanie, a ja jeszcze odpowiedziałem. No dobra, no w każdym razie staram się, staram się też odpo odpowiadać na, pytanie, e, na pytania, e, które, które się pojawiają. Andrzej, e, widzę, pisze, że Python jest starszym językiem niż Java. E, tak, to prawda. Hmm. Bjorn pisze, że słyszałem, że um, Ruby jest przyszłościowy, bo brakuje speców. Hmm. ja chyba wiem, że mówiłem, że nie należy patrzeć na wszystkie zestawienia, ale z Ruby jest tak, że Ruby było bardzo popularne kiedyś, bo było bardzo łatwo przejść od takiego od takiego konceptu do tego od proof of concept do takiego finalnego produktu. Ruby było dość popularne jeżeli chodzi o takie no z zestawieniu on Rails jeżeli chodzi o takie rozwiązania webowe ja bym powiedział, że jest stosunkowo coraz mniej popularne, coraz, coraz rzadziej widzę ogłoszenia o pracy, jeżeli chodzi o, o ten język, a jest coraz mniej popularny. Nie wiem, czy coś się zmieni, no bo to ciężko przewidywać, to trochę. Szklana kula mi się zabrudziła ostatnio. Ciężko po prostu przewidywać, przewidywać co, będzie, co będzie, jeżeli chodzi o przyszłość, ale Ruby jest coraz mniej popularny, przynajmniej w ostatnich latach. No właśnie, Tomek. Często słyszę, że PHP umiera albo jest mało rozwojowym językiem. Tymczasem 90% ofert pracy w moim mieście dotyczy albo PHP, albo frontendu. Tak, to jest, to jest prawda. To znaczy, w PHP stosunkowo, jak sobie popatrzysz globalnie, to jest to zdecydowanie jest. Mniej ofert, natomiast jest bardzo dużo projektów, które cały czas są w PHP, czyli muszą być programiści, którzy je obsługują, muszą być osoby, które piszą jakieś nowe featurey i tak dalej, i tak dalej. Więc w niektórych miejscach na pewno, w niektórych miejscach, w niektórych miastach będzie na pewno sporo, sporo ofert, jeżeli chodzi o PHP. Nie wiem, czy po prostu w tej chwili bym, bym polecał PHP dla osoby, która jest totalnie zielona i rozpoczyna, chyba, że by miała taką sytuację jak ty mówisz czyli, czyli wiedziałaby że u, u niej w mieście po prostu jest ciężko dostać inną pracę niż jako programista PHP a z drugiej strony może też jest rozwiązaniem żeby wiesz nauczyć się PHP a potem też nauczyć się czegoś drugiego co, co, co potencjalnie mogłoby ten tego PHP po prostu zastąpić czy lepiej zacząć naukę od programowania wysokopoziomowego czy niskopoziomowego? To zależy, co chcesz robić, Marcin. Jeżeli wiesz, jeżeli wiesz, że będziesz, będziesz programować jakieś sterowniki, chcesz, żeby wydajność była jak najważniejszą, w sensie będzie istotna dla ciebie i tak dalej i tak dalej. No to niskopoziomowe języki jak najbardziej wysokopoziomowe, wydaje mi się, że są dużo bardziej popularne obecnie. W sensie do niektórych zastosowań oczywiście wiadomo jak to jest. Popularne pod tym względem, że jest dużo tutoriali, jest dużo więcej materiałów, jest dużo um, więcej takich rzeczy. Ja chyba bym zaczął po prostu od tych jeden z tych trzech, które wymieniłem, chyba że dokładnie wiesz co będziesz robić. Mm zmiana, Paweł napisał zmiana miejsca zamieszkania związana z wyborem języka programowania litości <laughs> Paweł, bardzo dużo ludzi się przeprowadza ze względu na to jak, w jakim języku się uczy, jakim jest programistą bardzo dużo ludzi robi relokacje, bardzo dużo ludzi i coraz więcej obecnie będzie miało pewnie tą sytuację będzie pracowało albo zdalnie albo będzie się przeprowadzało ze względu na, na to, że na przykład jest deweloperem jakiegoś, jakiejś technologii, której w danym mieście nie ma. Jesteś z Radomia i jesteś niesamowitym Java deweloperem? No, sorry, ale jedziesz do Warszawy. E, zamierzasz się uczyć Java, bo jest super dla Ciebie e, i chcesz znaleźć dobrą pracę? Będziesz się prawdopodobnie przeprowadzać, chyba że będziesz pracować zdalnie, co jest też dużo. Mamy też webinary na temat pracy zdalnej e, i, e, i praca zdalna jest coraz bardziej popularna, szczególnie obecnie. Mm. Okej. Okay. Aleksandra pisze, że akurat o pole. No, pole tak wypadło niestety w tym zestawieniu. Okej, okay, tu, 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 tu się chyba wkręciłem w dyskusję w dyskusję, która już się prowadziła w komentarzach. Um, szukam szukam jakichś pytań, pytań do mnie. 嗯。<sighs> Dobra. Tomek, to jest, to jest ciekawy poruszony temat. Czyli, mimo że jestem początkującym, to jednak potrafię zweryfikować, jakie informacje są przydatne, jakie nie. I piszesz tutaj o tym, że ilość informacji, na jakie początkujący jest narażony, jest przerażająca. My też uważamy, to znaczy, w pewnym stopniu e, ja uważam, że, e, że bardzo często problemem dla osób początkujących, z którymi my rozmawialiśmy, jest to, że są w, nie są w stanie przesiać tego, e, gdzie zacząć w jakimś darmowych materiałach czy darmowych tutorialach, które są dostępne w necie. Stąd też na przykład my sugerujemy prosto, prosto, żeby osoby, które chcą zacząć, zaczęły od naszych wyzwań. One nic nie kosztują, można się zapisać i wtedy możesz zacząć od razu, od razu uczyć na no, dobrą sprawę. E, I też na to, co napisałeś wszystko wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią jest to, że po prostu rozwiązanie bootcampowe jest takim rozwiązaniem, w którym, w którym bezpośrednio zrzucasz tą, to, co musisz to, co normalnie musisz poszukać, poukładać sobie, złożyć w jakąś ścieżkę, ale dostajesz od nas gotową ścieżkę, która trwa, nie wiem, 6-9 miesięcy i, i masz wszystko poukładane w odpowiedniej, w odpowiedniej kolejności, masz prowadzącego program Programistę, e, mentora, który jest e, osobą, która e, aktywnie pracuje i jest ci w stanie sporo podpowiedzieć, więc wydaje mi się, że to po prostu ściąga, e, ściąga ten. E, ten Jakby tą ilość informacji, którą początkujący są atakowani. Więc to jest też taki temat, o którym często wspominamy, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o po prostu uczenie się programowania, że na samym starcie dla wielu osób po prostu jest przytłaczająca ta ilość informacji, którą, którą mogą, mogą dostać z każdej strony i każdy będzie im mówił coś innego, a dużo łatwiej jest, dużo łatwiej jest wybrać jakąś sprawdzoną ścieżkę, w której w którym masz tą wiedzę poukładaną, a do tego ktoś cię uczy i ktoś cię bezpośrednio prowadzi. Hmm. <laughs> Jakub świetne pytanie, czy C++ to taki język łaciński w stosunku do pozostałych języków programowania? E, nie, dlatego że język łaciński jest językiem martwym, który, który jest wykorzystywany tylko no po prostu nie jest wykorzystywany na co dzień, a C++ jest językiem, który pomimo wszystko jest językiem, który jest wykorzystywany na co dzień i, i ma swoje zastosowania zdecydowanie w game devie, czy w jakichś miejscach, w których liczy się po prostu wydajność, to C++ jest językiem, który nadal, nadal się go stosuje. Natomiast po prostu w mojej ocenie jest trudnym językiem dla osób początkujących. Okej, okay. Marcin pytał o koszt koszty bootcampów. Wiesz co, wszystkie wszystkie informacje wszystkie informacje są bezpośrednio na naszej stronie. Ja zaraz jak tylko się skończy jak tylko się skończy webinar to podrzucę podrzucę link bezpośrednio tutaj w komentarzu, będziesz, będziesz mógł sobie zobaczyć. Hmm. Okej. Okay. Marcin pyta o pakiet ISTQB. Jeżeli chodzi o testera, o testera automatyzującego, to Pa pakiet um, ISTQB to jest taki pakiet, który was przygotowuje po prostu do zdania tego certyfikatu. Um, jeżeli chodzi o ten certyfikat, to my nie możemy przeprowadzać egzaminu, dlatego że przeprowadza egzamin, um, egzamin no, jest przeprowadzany zewnętrznie um, i dostajecie, um, dostajecie ten certyfikat bezpośrednio od... Um, bezpośrednio z, ze źródła, ale my przygotowujemy was i dajemy wam materiały, które, które, które są niezbędne do tego, żeby do tego egzaminu się przygotować. No i oczywiście w ramach, w ramach też, też BootCampu dostajecie podpowiedzi, jak, jak do tego egzaminu podejść. Milena pyta, czy można z kursu zrezygnować w ciągu kilku dni i dostać zwrot pieniędzy? Do 14 dni oczywiście jak najbardziej możesz, możesz zrezygnować. E, boję się, że nie ogarnę, jestem totalnym lajkiem. Bardzo mocno zależy od tego, jak, jak jesteś zapalona i jak bardzo e, chcesz, e, chcesz, żeby się nauczyć tego, tego czego, co sobie... Mm, e, co sobie co sobie założyłaś. Czy może polecisz jakiś darmowy tutorial dla przyszłych testerów automatycznych. Wydaje mi się, że mogę polecić coś. Zostawię, zostawię ci link po zakończeniu. Okej. Okay. Dostałem właśnie informację, dostałem właśnie informację od mojego kolegi, że ja mam wpisane kod programowania tutaj. Ale ten kod. Ten kod to jest programista, hashtag programista. Także jeżeli próbowaliście w międzyczasie go wpisać i okazało się, że, e, i okazało się, że nie działa, to wybaczcie, to jest mój błąd. Ja źle, e, ja źle podałem Wam kod, więc podaję go jeszcze raz. Hashtag programista, 10% rabatu na bootcampy Web Developer, Java Developer, Python, tester automatyzujący, więc, e, więc e, teraz już powinno wszystko działać. Ehm. Przemysław pyta, jak to jest z matematyką i programowaniem. To jest dobre pytanie. Odpowiedź brzmi, nie jest niezbędna. To jest takie dość. Ja zresztą odeślę Cię w tej chwili do, do naszego wywiadu z doktorem Krzysztofem Lichickim Kiciorem. Jest to jeden z założycieli Software House'u. My przeprowadziliśmy taki wywiad, on jest dostępny na YouTubie. Ja zostawię Ci link po zakończeniu tego webinaru. I on mówi tam właśnie o na przykład, o tym, jak wygląda sytuacja matematyki i programowania, że to jest takie częste, Pomylenie, że dobrzy matematycy są dobrymi programistami, ale dobrzy programiści nie muszą być dobrymi matematykami. Myślę, że jak to, jakby to z jego ust brzmiało dużo lepiej, i on to, on to on podawał na, na konkretnych przykładach, więc odeślę cię do tego materiału. Jaki język wybrać jako drugi, znając właśnie C++, Marcin? Biorąc pod uwagę, na ile przyda się doświadczenie z C++ i może być dobrze postrzegany przez pracodawców, oraz biorąc pod uwagę czas potrzebny na naukę? To jest ciekawe, dlatego że tak na dobrą sprawę, jeżeli masz już opanowanego C++, to pytanie, czy chcesz iść w języki... No, wiesz co, napisz, napisz mi troszkę więcej o tym, co do tej pory robiłeś i w jaką stronę chciałbyś iść, a ja może postaram się na to odpowiedzieć. Jeżeli już nie Zdążę w ramach webinaru, bo nam się e, zbliżamy się powoli do godziny, e, to, e, to, to, to postaram się w komentarzu e, odpisać. E, ciekawe pytanie. E. Mm -hmm. Okej, okay, Tomek odpowiedziałem na twoje pytanie, jeżeli chodzi o PHP, prawda? Widzę, że znowu je powtórzyłeś. Ja, ja chyba ze złej strony idę, bo widzę, że tych pytań jest coraz, coraz więcej. Um, spróbuję. Um... Okej. Okay. Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się Pythona? To zależy do jakiego poziomu. Do poziomu takiego powiedziałbym juniorskiego, no to my w ramach naszego bootcampu to jest 4 miesiące plus ja bym powiedział, no zależy ile po, po Twojej stronie będzie pracy i ile czasu poświęcisz na to, żeby, żeby po, po bootcampie jeszcze zrobić na przykład jakieś projekty swoje. Ale tak bym liczył, w większości przypadków, jeżeli chodzi o już niezależnie od języka, wydaje mi się, że do poziomu. Juniorskiego to trzeba liczyć około 6 miesięcy bootcamp plus ewentualny, ewentualny czas na, na, na jakiś urlop pomiędzy, ale też czas na to, żeby, żeby trochę się z tą, z tą wiedzą, z tą wiedzą, móc ją wykorzystać w praktyce. Hmm. Tak, Paweł też pisze o tym, pisze o tym, o tym, o tym odnosi się do tego matematyka, programowanie. Tak, podstawy, podstawy trzeba mieć. To znaczy, jeżeli totalnie matematyka nie była Twoją rzeczą i, i, i to jest totalnie coś, czego, chociaż. Tak naprawdę to są trochę różne rzeczy. W matematyce jest ważne logiczne myślenie, ważne jest, ważne jest takie, takie umiejętność łączenia faktów, więc w programowaniu jest dokładnie tak samo, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli myślisz o takiej standardowej matematyce, miałeś na studiach, nie wiem, analizę matematyczną albo coś, coś takiego i, i myślisz, że programowanie będzie do tego w jakikolwiek sposób podobne, to nie jest. Generalne wyznaczniki, tak, ale, ale nie trzeba znać matematyka na Matematyki na. Matematyka nie trzeba znać. Matematyki na, na jakimś niesamowitym poziomie. Eee. Tak, Jakub też pisze, że bardziej w programowaniu liczy się logika niż matematyka. Jak najbardziej zgadzam się. O, to jest świetne pytanie. Artur pyta, czy sądzisz, że należy zrobić kurs języka angielskiego przed zrobieniem jakiegokolwiek kursu programowania? Jak w ogóle widzisz przydatność angielskiego w pracy? Pytam, bo znam osoby, które chcą się przebranżowić, ale ich angielski kuleje i boją się, że, że ścianą nie jest język programowania, a właśnie język obcy. Super pytanie. Tak naprawdę powiem Ci, że angielski jest wymagany chyba w 99% przypadków, chyba że na przykład jest niemiecki wymagany. Więc zazwyczaj jeżeli chodzi o oferty pracy, to angielski jest językiem wymaganym i sporo firm będzie na to zwracało uwagę. Nie trzeba mieć tego angielskiego na jakimś kosmicznym poziomie. Nie musicie w większości przypadków, chyba że firma, firma działa tylko dla klientów z, z zagranicznych na przykład i tylko... Chociaż wtedy też juniorzy zazwyczaj nie mają do czynienia z tymi klientami, ale w większości przypadków nie musisz mieć swojego angielskiego na poziomie takim C1, C2, ale B1 zazwyczaj musisz mieć i musisz mieć taką umiejętność, taką znajomość angielskiego, żeby móc bez problemu czytać dokumentację, żeby nie mieć problemów, jeżeli o to chodzi. I teraz. Pytasz, czy lepiej by było pójść najpierw na kurs angielskiego, a potem, e, potem, e, jeżeli chodzi o to e, uczyć się programowania, e, to wydaje mi się, że nie, dlatego, że Dlatego, że w trakcie uczenia się programowania po prostu siłą rzeczy będziesz musiał się uczyć też angielskiego, e, częściowo, no bo używasz e, zazwyczaj, zazwyczaj w 99% przypadków się używa nazw angielskich, e, czy pisze się też, też komendy, oczywiście po angielsku, e, więc, e, więc będziesz się uczył też w trakcie tych, tych rzeczy. E, no i teraz. Znajomość jest wymagana nie na takim wysokim poziomie, jakby się mogło wydawać, ale na pewno część rozmowy rekrutacyjnej będzie po angielsku. Piotr. Różni eksperci deweloperzy twierdzą, że po takim kursie nie da się zostać programistą. Co ty na to? Ciężkie pytanie. Lubię ciężkie pytania, więc tak. Problem z bootcampami polegał na tym, że kiedyś na samym początku, czy też, czy też może jeszcze, jeszcze nadal są takie firmy, które oferowały bootcampy, które miały na przykład dwa tygodnie albo miesiąc, i no niestety, ale nie jesteś w stanie po dwóch tygodniach zostać programistą i to jest prawda, nie jesteś w stanie zostać, więc jeżeli zapytasz jakiegoś programisty, który kiedyś miał na przykład z tym do czynienia, to on oczywiście odpowie, że nie jesteś w stanie zostać programistą po dwóch tygodniach. Natomiast jeżeli i weźmiesz pod uwagę, że u nas na przykład taka Java Developer Plus trwa 9 miesięcy, no to jednak i to jest 20-25 godzin tygodniowo, to jednak nagle robi Ci się tyle godzin, że w tym czasie oczywiście jesteś w stanie się sporo nauczyć. My staramy się, żeby wszystkie nasze bootcampy były zrobione w taki sposób, żeby po ich zakończeniu, żebyś mógł zacząć pracę jako Junior Developer X, czyli junior developer w danym języku, w którym w, w którym, którym kończyłeś, kończyłeś bootcamp. I teraz co to, to, to jakby mogę Cię odesłać do poprzednich webinarów, ale nie zrobię tego. Postaram się odpowiedzieć tak, tak generalnie na to pytanie. Jak my, jak, jak my do tego podchodzimy. Możesz zobaczyć na naszej stronie w informatorze do każdego z naszych bootcampów, jakie, jakich technologii uczymy. Jakich technologii uczymy w każdym tygodniu, jakie rzeczy wymagamy i potem zestawić sobie te technologie, których uczymy z ofertami pracy i zobaczysz bardzo zobaczysz pewną prawidłowość. To znaczy my staramy się uczyć tych rzeczy, które potem są wymagane na stanowiskach juniorskich stanowiskach juniorskich już bezpośrednio bezpośrednio w pracy. Dlatego możesz zostać programistą po, po bootcampie. Oczywiście to będzie wymagało sporo pracy z Twojej strony i to, to zajmie, zajmie parę miesięcy. To nie jest tak, że to zrobisz to w weekend. To nie jest kurs, kurs weekendowy, ale to. Jest jak najbardziej do zrobienia. Teraz jest jeszcze druga część tego pytania, w której zapytałeś, że nie da się zostać programistą. I teraz ciężko jest powiedzieć, jak się zostaje programistą, bo ja tutaj określiłem jasno, że tam na końcu jest junior developer, prawda? A zostanie programistą, w którym momencie ktoś zostaje programistą. Czy jak napisał jedną linijkę kodu, to jest programistą, czy jak zna sześć języków, to jest programistą. Ciężko jest postawić, postawić tutaj tą linię. No i my często też mówimy, że programistą tak jakby nie możesz zostać juniorem i potem po prostu potem po tym jak zostałeś juniorem to twoim zadaniem jest to żeby cały czas się uczyć i cały czas szukać jakichś, jakichś rzeczy które bo programiści po prostu cały czas się uczą i nigdy się nie zostaje programistą tylko po prostu się jest programistą który cały czas uczy nowy, się nowych rzeczy nie wiem czy nie zaplątałem tej wypowiedzi za bardzo już na tym etapie um. Okej. Okay. Dobra, dobra, widzę. W jakich językach najczęściej pisze się... W jakich językach, Rafał pyta, w jakich językach najczęściej pisze się aplikacje na telefony. Tak jak wspominałem, Kotlin albo Swift to są takie... Częste rozwiązania, jeżeli o to chodzi, takie no, najbardziej popularne na dobrą sprawę, ale rozwiązań jest odgroma i jeszcze trochę, więc to są najbardziej popularne, o których, o których ja mogę w tej chwili wspomnieć. Piotr, czy na stanowiska data science analityczne wystarczy Python, czy to za mało? Jaka jest ścieżka nauki do tych ofert? Tak, jak najbardziej Python. Z, z Pythonem i Data Science jest trochę tak, że, że z jednej strony tak, jak najbardziej ten bootcamp powinien cię przygotować do tego, żebyś, żebyś był w stanie na tym stanowisku pracować, ale z drugiej strony musisz pamiętać, że tam jest specyfika dla każdej z firm, które umieszczają te ogłoszenia i tam są różne dodatkowe, dodatkowe wymogi. Ja już teraz mogę zdradzić, że pracujemy trochę nad tym, żeby ten bootcamp rozszerzyć, żeby były też. Możliwości, żeby dołożyć jakieś, um, jakieś moduły do niego, tak żeby, żebyś, żebyś spełniał po prostu um, jak najwięcej z tych, z tych wymogów. Um, no ale na dobrą sprawę z takim podstawowym Pythonem, jeżeli do tego zależy, oczywiście, to od firmy, od ogłoszenia, ale jak najbardziej na takie stanowiska możesz się starać. Um. okay okay beard Bert, Bert. Pyta, czyli jak komuś dobrze szło z matmy i ma angielski na C1, to śmiało może patrzeć w stronę programowania. To nie są, to znaczy, ja tutaj bym skłamał, jeżeli bym powiedział, że to są jedyne, jedyne wyznaczniki. Ja myślę, że to jest dobry, dobry start, w sensie jak najbardziej. Jeżeli, jeżeli masz angielski na takim poziomie, na takim poziomie, powiedzmy, zaawansowanym, a do tego szło ci całkiem nieźle, jeżeli chodzi o matematykę, Logika tak na dobrą sprawę będzie dość, dość mocno istotna, tak jak wspominaliśmy wcześniej. No to myślę, że możesz spróbować. Zacznij od testu predyspozycji, zacznij od darmowych, darmowych wyzwań z naszej strony, czyli kodillacom slash free. I myślę, że to jest, to jest kierunek, który, od którego możesz zacząć, a potem zachęcam Cię do zapisania się na doradztwo zawodowe, i tam jeden z naszych doradców na pewno ci powie, w którym kierunku dokładnie możesz iść, w zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja. No bo ja tutaj mogę odpowiadać na generalne pytania. Ale... Ale no, wiadomo, to zależy zależy od, zależy od ciebie. Marek pyta, czy trzeba być dobrym z historii, żeby zostać programistą? Myślę, że tym pytaniem zakończymy dzisiejsze, dzisiejsze pytania, ale tak, jak najbardziej musisz być dobry z historii, musisz znać daty i na każdej rekrutacji będą cię z tego przepytywali, także ja bym się przygotowywał, jeżeli o to chodzi. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za dzisiaj, dzisiaj, za obecność. Pytania już były. Ja Was zapraszam jeszcze raz na to, żebyście żebyście się zapisali na następne webinary, czyli kodillacom webinar, tam możecie się zapisać na webinary. Zaraz zostawię część tych linków, o których wspomniałem w komentarzach tym osobom, które, który, którym, którym nie odpowiedziałem na pytania, przepraszam, ale postaram się, postaram się na nie odpowiedzieć oczywiście po zakończeniu webinaru, bo części prawdopodobnie nie zobaczyłem. No i teraz, jeżeli macie więcej więcej, więcej pytań do nas, no to możecie nam napisać na Facebook Facebooku ktoś jej, ktoś jak najbardziej na to odpowie bootcamp albo telefon który widzicie w tej chwili słuchajcie dziękuję wam bardzo strasznie aktywni byliście dzisiaj fajnie się z wami gadało mam nadzieję że udało mi się wam przekazać przekazać jakieś informacje których nie widzieliście nie wiedzieliście widzieliście mam nadzieję wszystkie informacje i dzięki wielkie za wszystkie pytania do zobaczenia za tydzień mam nadzieję i Dzięki i miłego wieczoru życzę.